Witajcie. Bydgoszcz Emilianowo. Wróciłem po urlopie. Trzeba zrobić kolejny materiał, nie? Ruszamy. Wyjazd podany. Wy nie widzicie, ja widziałem zielone i pomarańczowe. Wyjeżdżamy w kierunku Nowej Wsi Wielkiej. Od razu z urzędu przypomniało mi się pytanie. Fuj, jak to kopci. Przypomniało mi się pytanie jednego z was odnośnie numerku, którego mi podaje pan dyżurny. My jesteśmy zobowiązani zgłosić się mu, podać potrzebne dane, które wynikają z instrukcji IR1. On sobie to zapisuje w dzienniku telefonicznym. Po czym podaje nam numer z tego dziennika telewizyjnego. Telefonicznego. Wtedy po prostu dyżurny wprowadza dane też do systemu i wie. W komputerze widzą, jakie są dane. W pociągu. No bo teraz wszystko już komputerowo, nie? A teraz ruszyliśmy. Wyciągamy się z boku. Jak się wyciągniemy, rozpędzimy się do 60. Zrobimy kontrolne. No i będziemy śmigać rozkładowo. W stronę Kutna. Film będę nagrywał do najbliższego przystanku, tak jak teraz ostatnio robię. Pociąg próżny. Jadę Gagarinem, Kołomną. Obraz może troszkę drżeć. Nie jestem w stanie tego zniwelować. Mogę jedynie wam szybki przeczyścić. Jeśli to coś pomoże. Oj, mikrofon mi spadł. Czekajcie, wyłączę wycieraczkę, bo się dziurę w szybie zrobię. Znowu mi spadł mikrofon, ale to już nieważne. Poprawiamy i jedziemy, wyszedł cały pociąg. Oczywiście telefon wisi na statywie, nie używam go podczas jazdy. No to jedziemy, rozpędzamy się. Linia 201. Mam okno otwarte, także wietrzy się, bo ciepło na dworzu. Początek maja, okazał się, że kurde. Początek maja okazał się bardzo ciepły. Także podczas zgłoszenia gotowości pociągu podajemy potrzebne dane, metry brutto, lokomotywę, ewentualne towary niebezpieczne, towary wysokiego ryzyka,
I dyżurny wprowadza to do odpowiednich zapisków i podaje nam numer. Parametry pociągu muszą się zgadzać z zamówionym rozkładem. Jeśli są przewyższają zamówiony rozkład, trzeba skorygować rozkład jazdy. Jeżeli są za niskie, też trzeba skorygować. Z Gagarina w sumie to drugi film. Delikatnie w górkę, więc i rozpędzić się ciężej. Kiedyś tu w lesie był ośrodek kolejowy nad jeziorem. Za chwilę miniemy miejsce, gdzie kiedyś znajdowały się perony przystanku osobowego Prądocin. Na Rąbinku będzie trzeba pobrać rozkazy. Belka jest zielona. Zrobimy kontrolę. O, było pytanie też o lokomotywę, którą lubię, którą mi się najlepiej jeździ, no nie wiem jak to nazwać. Nie ma konkretnych typów. Znaczy, no, najlepszy to Vectron. Z nowych, ze starych, WX 7 pasuje. Nawet 300 mi pasowało. O, sarenka po prawej. Nawet 300 mi pasowało. A ze spalinek, Łaciata, Gagarin, 45 ta nowa, bo starą nie jeździłem. Się wszystkim przyjemnie jeździ, nawet starym kiblem czy nowym kiblem, bo i takie były zdarzenia za dzieciaka. O, tu przed chwilą było miejsce, gdzie były przystanki osobowe Prądocin.
tak sobie jedziemy. Wieczór. Próbujemy się rozpędzić do prędkości maksymalnej, znaczy rozkładowej. Zbliżamy się do Nowej Wsi Wielkiej. Wjazd podany w Nowej Wsi Wielkiej, ale mniej więcej od semafora wjazdowego jest 50 na godzinę. Przelot w Nowej Wsi Wielkiej. Zredukowałem prędkość do 50 wedle rozkładu jazdy, według wskazań Vmax przy następnym do 40. Po prawej przychodzi 131 z Bydgoszczy Głównej. Wielka. Dzięki temu, że mam mikrofon, to pewnie mnie lepiej słychać, co? Czasu przez tą stację było ograniczenie prędkości, które pozwalało do jazdy do 20 na godzinę. A teraz tor lewy, który widzicie, jest ładnie zrobiony, czyli praktycznie jest tam już rozkładowa setka. A na tym jest 50, ale doprowadzili te tory przelotowe tak, żeby w miarę płynnie szło przed ruch. Tak jak nam mówił semafor wyjazdowy jest na 2. Dolne pomarańczowe, górne zielone. Więc wyjeżdżamy z Nowej Wsi Wielkiej w kierunku Złotnik Kujawski.
No i trzeba se metry odliczać, nie? Tradycyjny skład, brak licznika, to metry trzeba odliczać. Będziemy liczyć słupki hektometryczne. Kurde. Sorry. Skład ma długość 508 metrów. 520. Był pierwszy słupek. Tu jest 100 metrów po lewej teraz. Tu jest 200 metrów po prawej. Puszcza dymka, czy nie puszcza. Ale myślę, że już możemy się rozpędzać bez problemu. I tak jak mówiłem, wyjeżdżamy z Nowej Wsi Wielkiej. No jak ładna pogoda, jak słoneczko świeci. Majówkę byłem z przyczepą. Niedaleko Warlubia, no niedaleko, 25 km od Warlubia. Teraz zobaczymy, jak warunki pozwolą, to może na Boże Ciało pojadę gdzieś z przyczepą. Pojechałbym do Białośliwia z przyczepą, ale nigdzie nie znalazłem nic ciekawego. Może ktoś z Was coś tam wie, co się gdzie znajduje. No i 1, 2, 3 maja jest lot w Białośliwiu. Maja, lipca, więc zamierzam się wybrać na ten zlot. Jeszcze nie wiem dokładnie którego dnia, czy to będzie 1, 2, 3 maja, ale zamiar jest, na pewno się wybrać. Będzie... A teraz tu jest w górkę, więc próbujemy się wydrapać z Nowej Wioski. A że diesel to jest mu nie tyle co ciężko, no ciężko w jakimś sensie. Stacja z Utiki Kujawskiej, nie mówiłem o tym, no ale coś jak mi się przypomni, to powiem. Tak samo jak z waszymi pytaniami, coś mi się przypomina, to odpowiadam. Niebieskie światła od czuwaka i od SHP robią swoje, nie? Powinny być czerwone albo jaśniejsze, takie bardziej wyraziste, żeby to było dobrze widać. Jedziemy teraz z linią 131, tu jest jednokierunkowa trzystawna blokada SPL-ki. Nie wiem, czemu jeszcze nie zrobili dwukierunkowej, może przy modernizacji to zrobią. Właśnie słychać, że wiatrak się uruchomił. No i to tak po prostu. Ogólnie mam jeszcze jeden film do obrobienia na GoPro, ale to nie wiem, po co mówię w sumie. Przyjdzie, to wejdzie. Wiem, że dwa filmy wejdą teraz, też jest
moja praca, nie, znaczy praca nie jest na bieżąco, że tak powiem. Nie jest na bieżąco, wam filmy nie są przekazywane, no bo nie mam... Życie prywatne plus praca robi swoje, nie? A tymczasem zbliżamy się do Złotnik Kujawski, Złotnika Gwiazd Podany. W Discordzie było pytanie, gdzie mieszkam? Mieszkam w Toruniu i mam pokój na Muniu. Jak dojeżdżam do pracy? Są specjalne transporty do tego przygotowane. Co tam jeszcze było, już nie pamiętam. Musiałem, jak na postoju, musiałem sobie przeczytać, co tam było napisane. Przelot w Złotnikach. Azbek. Zaraz się okaże, co jest, czy czegoś nie ma. Czy wszystko dobrze z kołami. Czy nie ma płaskich miejsc. Czy nic się nie grzeje. Teraz z góreczki to się rozpędzimy. Do rozkładowych 80. Pogoda piękna się trafiła na nagranie materiału. Ale zaraz ze Złotnik wyjedziemy do Jaksic, będzie w górę i trochę prędkości stracimy. Klimatyzacja nie działa na tej lokomotywie, więc jadę przy otwartym oknie. Mogę je trochę przymknąć ewentualnie, bo nie wiem, jak wy to słyszycie. A że w miarę jedziemy... Nie no, duszno się robi. Muszę lekko otworzyć okno. Nie może być zamknięte. O, rzepak. Szukaliście rzepaku. Ale zanim ja wstawię ten film, to pewnie już będzie po rzepaku. Mówiłem, jest w górkę, lokomotywa, skład traci lekko na prędkości. Jakbyśmy jechali elektrykiem, było inaczej. Następna stacja Jaksice. W Jaksicach skręcimy w prawo w kierunku Mimowoli. Tak? W sumie muszę zobaczyć to skład jazdy. Tak, w kierunku Mimowoli. Pominięcie miną Wrocławia. Od Jaksic do Mimowoli 60 na godzinę.
gniazdo, jak się coś mruga. Dane. Jakby w Jaksicach zrobili w przyszłości szybkie rozjazdy, to by było ładnie. No, takie na seteczkę. TV Maxa przy następnym do 40. No lub 60, no ale tutaj cyferek nie ma. Zwalniamy do 40, zgodnie ze wskazaniami. I wyjazd podany. Też w tym przypadku to jest drogowskaz. Bo wyjazd jest tam dalej. W stronę mimowoli. No i skręcamy w prawo. Znaczy, no, mam 30, to zanim się rozpędzę do 40, to cały skład przejdzie. Tutor jest po naprawie. Wyjazd świeci w stronę mimowoli. Thank you.
widać, że lewy tor też będzie modernizowany, czy tam naprawiany, bo szyny są porozciągane. Już nawet pospawane. Zresztą przyjechały w krótkich odcinkach. Prosto tymi torami, co odbijałem, bym pojechał do Inowrocławia. Tak to dzięki tej obwodnicy Inowrocławia omijam stację w Inowrocławiu i zaoszczędzam sporo czasu. Rozpędziłem się. Rzepak, będzie olej, ale mało rzepaka teraz przy torach. Nikole strasznie ubolewają. Posterunek odstępowy. Słabęci, no. Jeszcze pewnie zanim nastała era SBL-ek. Mimowoli wjazd podany. Mimowola to jest posterunek od gałęźny sterowany z rąbinka.
jadł, to zjeżdża z mimowoli tutaj na Wrocławia. Rąbinek 513010. Rąbinek, na wyjeździe na skierowanie będzie ewentualne ostrzeżenie na koto. Na wjeździe czy na wyjeździe? Wyjeździe, w tej drugiej. No, no, dobra, dzięki. Ale z przeciwka idzie skład mega. Wy go jeszcze nie widzicie, a ja widzę. Ludmiła. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć beczek. Dobra, to my dojeżdżamy do Rąbinka i to będzie taki capsztyk, że tak powiem. Na wyjeździe z Rąbinka będę miał do poboru ostrzeżenia na Kutno, bo Bydgoszcz Wschód wydaje ostrzeżenia tylko na Karsznicę. Dziwne, ciekawe czemu, jakby nie mogli na Kutno. Może Michał Piątkowski nam mi kiedyś to wyjaśni, czemu takie coś jest. Podany na Rąbinku. Witam, Słowej Rąbinkowskiej, Wewerinek 12-28, Józef Zawagienna.
Tak sobie wjeżdżamy w stację w Dąbinku, jak widać tu lekki skansen po lewo, tu jakieś opuszczone, bo pewnie porty nie biorą. Także dziękuję Wam serdecznie za te chwile oglądania z Bydgoszczy Mijanowa do Dąbinka i od Dąbinka pociągniemy dalej. Jak daleko od Dąbinka? Nie wiem. Czy będę miał jakieś tematy do opowiadania? Też nie wiem, no ale... Zobaczymy, dobra, to możemy sobie schować na pamiątkę. Zbieram rozkazy, nie wiem po co, chyba żeby Wam zrobić jakiś materiał w przyszłości. Także dziękuję serdecznie. Obraz trochę się może trzęsie, ale może nie tak jak na Challengerze, co? Także do zobaczenia, do usłyszenia. Teraz nie trąbię, bo to trąbne se później.